Książka Szybko, Szybciej, Najszybciej oczywiście musi też mieć formę audiobooka. Niezwykle ważne jest to, czyj głos będzie Wam towarzyszył w tej podróży przez meandry, historię i zaułki Formuły 1. Ja już mam dla Was odpowiedź. Jeszcze chwilka cierpliwości. Nagrania w wersji audio książki Szybko, Szybciej, Najszybciej odbywają się właśnie za tymi drzwiami. Głosem, który myślę każdy kibic Formuły 1 rozpozna od razu, nawet obudzony z głębokiego snu. W zespole za czasów Toda skończyło się tradycyjne włoskie popijanie wina do obiadu w fabrycznej stołówce. Należało także ściągnąć odpowiednich ludzi. Schumachera skuszono rekordowym wówczas kontraktem opiewającym na $25 milionów, a my chcemy Państwa skusić również audiobookiem, bo ta właśnie, powiem szczerze, monumentalna książka autorstwa Mikołaja Sokoła będzie miała również wersję audiobooka. Czyli nie wszyscy muszą mierzyć się z tym potężnym dziełem składającym się z 600, ale bardzo interesujących, ciekawych, niejednokrotnie dramatycznych opowieści, ale jeżeli będą chcieli, to mogą po prostu założyć słuchawki na uszy i wysłuchać tego wszystkiego, o czym napisał Mikołaj.